Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, 18 maja 2015, historyczna data, o pierwszej w nocy premiera prawdopodobnie najlepszej polskiej gry, no w ogóle w historii polskiej komputerowej rozrywki. Być może będzie to gra roku 2015, być może będzie to, powiedzmy, gra z pierwszej dziesiątki, a może nawet piątki w historii CRPG. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Ja czekam na pewno, podobnie jak Diablo. Diablo oczywiście wiadomo jakie cyrki były, się zawiodłem. Zobaczymy jak będzie z Wiedźminem. Godzina pierwsza. Kupione różnego rodzaju B-Power, Red Bulle i inne Tigery. I teraz tak, no ale mam jakiś news na dzisiaj, taki mały. Po pierwsze, bardzo ciekawa rzecz, moi drodzy, kurczę, no, nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałem. Jest sklep premium, majowy zestaw dla polskich graczy. Kurczę, brzmi intrygująco i to bardzo intrygująco. No i zobaczmy, cóż to jest. Otóż za jedyne 30 zł i 75 groszy można kupić sobie 1055 zł. To jest dla ludzi, którzy przez SMS zamawiają. I dostęp, tego jeszcze nie było i dlatego o tym mówię, dostęp do dwóch misji specjalnych. Cóż to za misje? Myślałem, szczerze mówiąc, że to są jakieś może nawet dosyć trudne misje, ale na jakieś czołgi małe czy coś takiego. Ale nie, to są misje, tak. Pierwsza misja, zwycięstwo jest najważniejsze. Dostajecie jeden, słownie jeden, to jest warte 10 tysięcy, duży zestaw naprawczy. Oraz dostęp do misji liczy się doświadczenie bojowe. Żeby zdobyć ten zestaw naprawczy, trzeba wygrać 5 bitew, czyli jeżeli ktoś ma 50% WR, no to 10 bitew musi rozegrać, żeby ten jeden zestaw naprawczy zdobyć, żeby to mu się odblokowało. A cóż to takiego jest? Otóż 15% więcej doświadczenia bojowego dostaniemy, jeżeli znajdziemy się w pierwszej dziesiątce, oczywiście. I to przez 3 godziny możemy grać z takim właśnie boosterem, jakby. O ile dobrze to rozumiem. I teraz tak. Weźcie udział w bitwie, znajdźcie się w pierwszej dziesiątce, oczywiście. Nie trzeba wygrać, na szczęście. Słuchajcie, no, takiego zabiegu Wargaming jeszcze nie stosował. Dla mnie jest to do dupy. Znaczy, idea sama dodawania do złota jakichś misji jest pomysłem moim zdaniem fantastycznym. To jest po prostu, no, rewelacja wręcz. Ale nie jest rewelacyjne to, że zwiększa nam się cena, bo 1055 golda przez SMS-y to tam jest warte chyba z 25 zł, czyli musimy 5 zł zapłacić. Znaczy ja wiem, że to jest niby nie pieniądz, 5 zł i tak dalej, ale musimy zapłacić 5 zł za to, żeby grać 10 misji i później przez 3 godziny mieć 15% więcej do doświadczenia. No to jest kurka dziadostwo jakieś chyba, no. Żeby to było dodane gratis do tego i to kosztowało tyle, ile powinno, czyli tam SMS-em 25 zł niechby kosztowało, no to bym powiedział, że jest to fantastyczny pomysł na zwiększenie atrakcyjności paczek ze złotem. Tego typu misje mogłyby być dodawane do różnych ofert, do nie tylko tam do 1000 zł przez SMS, do jakiegoś czołgu mogłaby to być dodane, do konta premium, jakieś tam misje, prawda? Pomysł jest niezły, natomiast to, że jakiś kurka wodna marketingowiec od 7 boleści w Wargamingu zdecydował się zwiększyć cenę o tam te 5 zł czy coś za to, że dodał tę misję, to jest dla mnie jakieś nieporozumienie. Chyba że ja po prostu źle zrozumiałem to i nie o to tutaj chodzi, to. Ale jeżeli dobrze zrozumiałem, no to kurczę, nie wiem. Nie wiem, no. Upił się? Nie wiem. Zajarał sobie? Nie wiem. Naprawdę. Jak mógł coś takiego wymyśleć, że ludzie będą jeszcze dopłacać do tego, żeby misję wykonywać na 15% więcej doświadczenia bojowego przez 3 godziny. No to jest w ogóle jakieś... Słuchajcie, następna rzecz, którą chcę wam powiedzieć, bo to ma być krótki news oczywiście. Otóż pewne zmiany w 9.8, jak wiecie, nastąpią w pancerzach ze względu na wejście
tak zwanego HD. I teraz tak, mamy tutaj zmiany w Patonie. Te rysunki są słabo czytelne, ponieważ niestety kolorki się nie zgadzają. To znaczy jest, no zobaczcie, jakie tu są potężne różnice, prawda? Te kolorki są troszeczkę inne, a przede wszystkim dochodzą pewne wartości. Na przykład tutaj jest 152,4, a tutaj takiej wartości nie ma, prawda? Więc najgrubsze jest dokładnie w tym miejscu, a później tutaj wychodzi, że jest jakieś 114. No, możecie sobie po prostu popatrzeć, ale jest to dosyć słabo widoczne. Co tutaj jeszcze mamy? iMixer Franca. Proszę bardzo, tak to będzie widoczne. Jedziemy dalej. Oczywiście zwykły Pershing. Proszę bardzo. Co tu jeszcze mamy? No, mamy kurczę tego Diabonga. Czyli zwykły Pershing. Tak jest. Takie zmiany w pancerzu. Jedziemy dalej. Isior trójka. Takie zmiany. Oczywiście nie powiedziałem, ale to jest chyba oczywiste. Po lewej stronie jest stara wersja, po prawej stronie jest nowa wersja. Skąd to można rozpoznać? Tutaj, jak wiecie, są ogniwa gąsienic i one będą stanowiły dodatkowy pancerz. Niewiele tego pancerza, chyba 15 mm, o ile dobrze zapamiętałem, albo 5 mm, ale na pewno to będzie znaczące, bo jak wiecie, że w tym miejscu Istrzy ma pancerz fajnie skątowany. Największa zmiana i najbardziej dotkliwa może być z tym. Pewnie przypominacie sobie, jak omawiałem słabe punkty ISA 3. Tutaj działa zasada trzech kalibrów. Bardzo cieniutki pancerz o grubości chyba 20 mm, o ile dobrze pamiętam. I zawsze praktycznie, jak tutaj strzeliliście z troszeczkę grubszego działa, to wchodziło. Teraz został dodana taka belka żółta i to ten żółty kolor oznacza, ciężko kurczę powiedzieć, czy to jest na przykład 80. No w każdym razie, jak w to traficie, to ta zasada prawdopodobnie nie zadziała. I teraz się zastanawiam, ponieważ normalnie można było w całą tą trafić i wchodziło, a teraz jak to będzie liczone, prawda? No bo tutaj jest tak duży kąt, że nie wiadomo, czy większość pocisków nie będzie właśnie zbierało to. Gdyby tak się stało, to oznaczałoby to ogromnego buffa dla ISA trójki. Ale oczywiście zrobimy sobie teściki, to dopiero wtedy zobaczymy, o co chodzi. Tutaj jest kolejny czołg, czyli lubiany przez wszystkich T-32. Bardzo dobry twardziel. Kromka. Są pewne zmiany, tutaj jest błąd, ponieważ nie ma pancerza warstwowego, wiadomo, ale są tutaj pewne zmianki. Jedziemy dalej, czołg T-34 wygląda teraz tak. Zobaczcie, że garnek został sprowadzony no, do grubości wieży. Mamy jeszcze, tylko że tu gdzieś jeszcze mi umknął Jumbo, zaraz jeszcze zobaczymy. Tu mamy naszego Wolverina i Su-85. Taka jest różnica. Niech was nie zwodzą te kolory. Po prostu przyrównajcie sobie tutaj do tabelki zawsze. Ale kurka wodna, przecież tu był Jumbo. Gdzie on się podział? Jest Jumbo. Więc albo się pomyliłem, albo go nie omówiłem. No. Tu widzicie, jakie zmiany są w Jumbo. On zawsze miał bardzo gruby pancerz w tym miejscu i będzie miał teraz, aczkolwiek została pogrubiona jeszcze bardziej ta część, prawda? Natomiast tutaj do góry wchodzi jakaś taka płyta. Ciężko powiedzieć, co to jest za kolor. Czy to jest 123, chyba 123 mm. Następnie 139 wychodzi na to, że to jest to. I tutaj będzie 152 albo 165 nawet. No i wieża to jest pancerna, wiadomo, i garnek, i wszystko. Jak wieżę pokaże się tym czołgiem, no to
Kurcze, nie ma, zmiłuj się. Oczywiście mówimy o wieży podstawowej. Tutaj nie wiem, jaka jest. Dobra, moi drodzy, zrobiłem taki krótki filmik w ogóle, żeby coś było na tym. Zresztą te zmiany w HD to jeszcze sobie przetestujemy. A, i jeszcze na stronie WOTA są nowe te odznaki. Widzieliście u mnie na filmie testowym, że to się pojawia w czasie rzeczywistym tak naprawdę, czyli kiedy trafiamy kogoś, czy tam asystę odnotujemy, to wtedy to się pojawia. I tu macie wszystko, czyli zniszczono, uszkodzono, trafienie krytyczne, wykryto, asysta, uszkodzenia zablokowane, zdobywca. Wystarczy, że 10 punktów zdobędziecie, a już takie coś jedno się nalicza. I obrońca, zredukuj liczbę punktów zdobytych przez wroga o 1 lub więcej. Takie baretki oto dostajemy. To jest akurat bardzo fajne, aczkolwiek w czasie bitwy wolałbym tego nie widzieć. Wolałbym to widzieć już po bitwie. Takie coś, że w czasie bitwy wyskakuje, to mi bardziej przypomina, nie wiem, co to było, Battlefielda albo Call of Duty. W której z tych gier coś takiego było i tam to pasowało, aczkolwiek do WOTA nie za bardzo. No, ale kto wie, zobaczymy, może się wszystkim spodoba, zwłaszcza fanom dwóch wymienionych przeze mnie gier. Dobra, to tyle. Napiszcie mi przede wszystkim, co sądzicie, kurka wodna, o tym. Bo ten news zrobiłem w sumie tylko dlatego. Co to ma być, no? Że więcej trzeba zapłacić za dostęp do tego typu misji. Jeżeli to by były jakieś super misje, przypominam wam, że kiedyś mieliśmy naprawdę fajne misje, że dziennie można było chyba z 250 tysięcy srebra wygrać albo coś takiego. Już nie pamiętam, czego to dotyczyło, bo stary człowiek jestem, ale były fajne misje, no. A tutaj trzeba zapłacić za coś takiego 15% więcej doświadczenia bojowego i to powtarzalna przez 3 kolejne godziny do czasu ukończenia poprzedniej, od czasu ukończenia poprzedniej misji. Kurka wodna, no. O co chodzi? Panie marketingowiec, puknij się pan w głowę. Dobra, to tyle, moi drodzy. Żegnam się z wami. Jutro oczywiście, kurczę, film z Wiedźmina Trójeczki na kanale jakiś będzie, moje pierwsze wrażenia. Mam nadzieję, że mi się gra spodoba. Do tej pory widziałem już chyba z kilka godzin gameplaya, ale no, nie ma jak to zobaczyć u siebie. Przecież dlatego Wiedźka zupgrade'owałem swój sprzęt, jak pewnie wiecie, ci, którzy śledzą mój kanał. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.